Chcesz zacząć swoją przygodę ze sprzętem Apple? Sprawdzić, czy iPhone jest dla Ciebie? Idealnym pomysłem będzie więc zakup pierwszej wersji iPhone SE z 2016 roku, o którym będzie właśnie ten materiał. Zapraszam do oglądania. Apple nie zawsze znaczy drogo. Prezentowany dziś iPhone SE A1723 z 2016 roku to mniejszy, zgrabniejszy, starszy brat iPhone'a SE z 2020. Nie dostaniecie go już w oficjalnej dystrybucji, jednak dalej możliwy jest zakup tego telefonu w bardzo dobrym stanie wizualnym i w 100% sprawnym technicznie już za 279 zł. Taki telefon może posłużyć jako telefon awaryjny, gdy nasz pierwszy iPhone dozna usterki lub jako wprowadzenie w świat smartfonów Apple'a. Mały, poręczny telefon o przekątnej ekranu 4 cale z jak zawsze dobrze zoptymalizowanym systemem może spodobać się również starszym osobom, które nie potrzebują najnowszego sprzętu z super szybkim procesorem czy wybitnym aparatem, a jedynie czegoś, na czym mogą polegać z podstawowymi funkcjami do kontaktowania się z najbliższymi. Posiada gniazdo słuchawkowe, wyczuwalne przyciski do odblokowania ekranu, zmiany głośności oraz funkcji Home, co jeszcze bardziej ułatwia operowanie telefonem. Oczywistym jest, że nie doświadczymy tutaj obrazu jak przysłowiowa żyleta, bo jednak jest to sprzęt z 6 latami na karku, ale powiem szczerze, że obraz wygląda lepiej niż w niektórych smartfonach ze średniej półki z 2021 roku. Niektórym może nie odpowiadać brak szybkiego ładowania, dual SIM czy innych funkcjonalności, ale dzięki temu bateria działa dłużej, a sama jej pojemność wynosi 1642 mAh. Nie powinniśmy jednak sugerować się tą liczbą, ponieważ dobrze już wiemy, że mniejsza bateria w iPhone'ie nie równa się ich krótszej pracy. W tym modelu wystarczy nam ona na 8 godzin intensywnego użytkowania. Aparat, mimo upływu lat, również daje radę. Obiektyw z 12-megapikselową matrycą robi zdjęcia o rozdzielczości 4608x2592 piksele, a obraz można przybliżyć trzykrotnie. Jeśli zależy nam na uchwyceniu ważnych dla nas chwil, na iPhone SE można liczyć, zdjęcia wychodzą poprawnie w dobrym oświetleniu, nie trzeba się ich wstydzić. Przednia kamerka z 1,2 megapiksela poradzi sobie w zupełności z rozmowami wideo, nie musimy się martwić o nieostry, niewyraźny obraz, bo te kwestie Apple również opanowało niemalże do perfekcji. W skrócie, jest bardzo poprawny. Co do płynności działania systemu oraz responsywności, muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony. Oczywiście porównywanie pracy na iPhone SE do pracy na aktualnych flagowcach nie ma najmniejszego sensu, ale tak jak wspominałem wcześniej, z racji, że jest to telefon pod iOS-em, działa dobrze, włączanie poszczególnych aplikacji nie stanowi problemu, poza troszkę dłuższym czasem samego ich włączania, ale gdy już to nastąpi, przeglądanie social jest komfortowe, nie zanotowałem żadnych nagłych zamknięć, ścinek czy braku odpowiedzi. Bardzo dużym plusem jest fakt, że SE działa pod iOS-em 15.4.1, dzięki czemu nie ma problemów z dostępnością aplikacji, tak jak to bywa na starszych iPadach. Podsumowując, iPhone SE z 2016 roku to rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie klasykę oraz solidność wykonania z dobrym stosunkiem do ceny.